Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mamy zimę za pasem, dlatego chciałabym Wam zaproponować wykonanie zimowego lampionu. Do wykonania naszego lampionu będziemy potrzebować słoika, kawałki koronek, ozdoby, na przykład bałwanki, śnieżynki, kawałek kartki, taśmę klejącą, klej Magic i sztuczny śnieg oraz klej na gorąco. Naszą pracę rozpoczynamy od oklejenia środkowej części słoika, żeby zabezpieczyć ją przed klejem. Teraz smarujemy górną część słoiczka. Teraz posypujemy tą część sztucznym śniegiem. I smarujemy dół słoiczka. I tak samo obsypujemy śniegiem. Odklejamy teraz naszą kartkę, żeby ona nam się tutaj nie przykleiła. I musimy teraz troszeczkę poczekać, żeby klej nam wysechł. Kiedy już nam troszeczkę ten klej przeschnie, możemy zacząć słoiczek ozdabiać. Do tego używamy kleju na gorąco. Przyklejamy koronkę na środek. I jeszcze koroneczkę na górę. Zrobimy sobie jeszcze tutaj kokardkę z tej koronki. I przyklejamy. I pozostała nam jeszcze ozdoba. Ja tutaj mam bałwanka, ale Wy możecie przykleić jakąkolwiek ozdobę zimową. Także użyjemy do tego kleju na gorąco. I nasz lampionik jest gotowy. Możemy teraz zapalić świeczkę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.